Halo kochani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku po praktycznie rocznej przerwie w grze Payday 2. Dlaczego w rocznej przerwie, skoro przecież ja i tak nagrywam filmiki, to chodzi mi głównie o to, że po rocznej przerwie właśnie w tej grze, czyli w Paydayu, ostatni raz grałem w to właśnie rok temu. Był to darmowy weekend, kiedy mogliśmy sobie pograć. Ja pamiętam, wtedy skorzystałem, nagrałem kilka odcinków, oczywiście szału nie było i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnimi czasy kupiłem sobie Paydaya za 20 parę złotych z kilkoma dodatkami, więc myślę, że można też coś z tego nagrać, coś wykorzystać i tak dalej. Wczoraj chwilę pograłem, zaczynałem na 9 poziomie, grałem około godziny i wbiłem 36. Czyli wam powiem, że jest wow i zarobiłem teraz, aktualnie mam 1 299 000. Ale tutaj wychodzi, jakbym miał 18 milionów i nie wiem, czy to jest prawda, ale wiem, że wczoraj już miałem chyba z 6 milionów zarobione, 4, 6, no myślę, że tak, że z 6 milionów by było. Ale oczywiście wszystko przypierdzieliłem na broń i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, jest kamera i wiem, że ona może albo mnie teraz źle nagrywać, bo mogły być za ciemny, za jasny, nie wiem, nie mam pojęcia, bo jest to w ogóle kamera taka, wiecie, internetowa i ja nie mam zbytnio sobie jak jej poustawiać. Albo tak dziwnie migę, a to wszystko z tego powodu, że ja mam taki układ pokoju i za mną jest światło. No i niestety ja tego nie zmienię, a chciałem coś nagrać też z kamerą, żeby nie było, że tam mojego ryja nie pokazuje. Dobra, wy w tym momencie nie widzicie, ale ja wchodzę sobie tutaj w CrimeNet i poszukam czegoś. O, tylko... Jeszcze tak, wiecie, no. Szukam czegoś, co będzie z jakieś dobre pieniądze, nie? A mogę jakiś, może weźmy jakiś kontakt. Nie, tutaj. Kontakt Booker. Bankage, Sprojo, Shadow Right. Ja bym chciał znaleźć, wiecie, coś... Ej, nie tak. Coś, żeby można było, wiecie, nieźle zarobić, nie? $195 000, $155, $470. No to już było lepiej. Tu już jest DLC. 620 310. Mogę wykupić kontrakt, ogólnie rzecz biorąc, Payday. No, że niby... Repression limit. Wiecie, jak sobie już pewnie... O, no very hard jest 7 milionów. Ja bym spróbował właściwie, kurczę wam powiem szczerze. Aha, za milion... Dawaj. Tak właśnie aktualnie wyglądamy. Jestem ciekaw, czy ktoś do nas dołączy. Tak, 49, 69. Przydałby się jakiś... Napiszmy do nich. O, ja to zestartowałem. Więc nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Poczekamy ewentualnie w lobby. Głupio nacisnąłem Enter, no ale... Już jakiś gościu do nas dochodzi. 75. Tu one tak wygląda moje wyposażenie. Zrobimy sobie ready. Mam moją kawusię, żeby nie było.
blast a wall in the courthouse, grab Hawks, and get him the hell out. Area's locked down for blocks around. They'll be expecting trouble. Have your guns ready and pack a lot of ammo. No, ammo baga akurat mam, więc... Skipnijmy to. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś lagów, bo... I tak gram na low. Come with me. Dobrze, idę tutaj. Przed siebie. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze. Dźwiękiem z gry. Samochód chyba przepchać czy coś w tym momencie, nie? Nie będzie takiego czegoś? Nie no dobra, o. Wiksy dzieją strasznie. O, mlekiem dostałem w pysk. To tak średnio mnie cieszy. Ale nie ma tragedii. Broni gdzieś tam lecą. O, fucking shit. Więcej matka nie miała? Rozumiem, że tu trzeba coś zrobić, nie? Coś nie przejadą. Coś tu... Find something to... Okay. When you're ready, give the driver the signal. Well, well, well. So who's the poor pussy here? This one is yours. Don't let the cops focus on the truck. Nie wiem, czy ktoś mnie tak tutaj leje, czy... Chyba dwóch mamy downy, nie? Zaraz ja się wypierdzielę. No już amunicji nie mam, nie? Kurwa mać. Przedbijmy to. Skąd ktoś tu tak strzela? Aha, dobra. To było słabe. Nie mówcie, że ja będę musiał, wiecie, że... Nie, chyba nie przedupiłem w takim razie... Takiej kasy, co? Kurde, dobra, 33, 76 i poczekajmy może na jeszcze jednego i...
Czyli co, muszę znowu kupić nowy kontrakt, tak? To było to. Bo to to jest. Startujmy. Czyli rozumiem, że jeden kontrakt na jeden raz. To powiem wam trochę taka lipa. Przykro, nie? Skipnijmy sobie to, to na to samo wyjdzie i tak. No właśnie. Hey James, come with me. Follow your safety sauce. Well, fuck me sideways. It's your motherfucking payday. Driver's waiting on the street. Get Hawks up there. Motherfucking payday. Follow me. Gdzieś już tu niby strzelają. Tego nie rozumiem trochę. Fucking cops! Get that car out of the way! Come with me! Przeładujmy ładnie. Chodzi na to, że... nie wiem, nie mam pojęcia właściwie na co chodzi. Oni prosto jadą? Serio? Wcześniej skręcaliśmy. Ale biegnij, synu! Czasem oni też są tacy, wiecie, trochę... trochę niezbyt ogarnięci, że tak powiem. Już nie mam amunicji, cholera jest. Mam kałacha. Full auto. Dobra. To jest... To żebym zdążył, cholera? Dobra. Amunicja, ważna sprawa akurat tutaj. W moim przypadku, gdzie ja nie mam w ogóle. Nie mogę zostawać w tyle, bo... mam za mały level, żeby się tak, wiecie... opierdzielać. Coś z tym trzeba nas hakować, okej. Ogólnie jakby ktoś chciał też dołączyć, czasem pograć.
to ja zapraszam na mojego Steama. Gdzieś tam podam też nick i... Znaczy nick pewnie na siebie, bo to bananowa królewna. Ale wam ewentualnie podam linka całego do mojego konta i... Będziesz skręcał teraz w tą drogę? Będziesz, nie? Do garażu idziemy. O kurwa. No nie, 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 biegnij, biegnij, biegnij. Ale już nie mam amunicji tutaj. O fuck my life. Ale mi spierdolił. Biegnij, synu, masz pół życia. Pewnie zaraz mi plecy wyjebią. Tam nawet wejść nie mogę. Extra ammo over here. Hey, get this gate open. Drop the ticket at the machine. It'll open the gate. Dobra, o kurwa. Otwarli to? Dobra, bo ja muszę biec i to szybciutko. Fuck my life, to tak nie jest dobrze, jak to auto jedzie i... Tutaj zaś będzie patologia. No wiem, że mamy. Już tam widzę gówniarza jednego. Someone ratted me out. And I know it wasn't Matt, because I know all of his secrets by now. O, tu się mogę. Shit, Ballinger up! Fix it! Kurwa, skąd? Boże, już strasznie napierdzielają. Prawie wiem, co robią. Setny tam już pewnie bardziej ogarnięty jest. Nie wiem, czy setny to jest po prostu maksymalny, czy tam potem jakieś rangi są właśnie. No dawaj. Strasznie. Strasznie mi to idzie. Tam są jakieś paczki, widzę. Mało amunicji, 4 sztuki. Dobra, troszeczkę więcej. O kurwa. Well, well, well. So who's the fourth musketeer? This wanker's your little brother, Dallas. Follow my lead! Who had that ticket? Get it to the gate! Seven bucks! We were hardly here! Leczę się. Daliśmy radę, panowie. Level progress. Ciekawe, ile wpadnie. Nic nie wpadło? Czyli musimy zaliczyć kolejny dzień, na to wychodzi, nie wiem, tam było dni w tym pakiecie. No, zagramy taki długi odcinek, jak to się, wiecie, skończy, czy nagrał 2 godziny, to będzie dostaniecie 2-godzinny odcinek na ten... Well, lads, thanks for breaking me out, but I shouldn't have been...
Too much on me. Way more than those mingebag wankers could dig up. Someone ratted. Someone fucked me. And I'm gonna find out who. Now I... There's the entrance. Don't pussyfoot around. Knock that front door... Dobra, damy radę jakoś. No, tego akurat nie lubię, to jest dużo roboty. Ty znasz, że on tak wyglądał jak... Tutaj też złożymy. Wygląda na czysto, nie? Wait for it. Bring him down. Kurwa, czego ja... O. Jakoś to idzie, wam powiem. Zaczynam się pomału jakoś tam... Czuwać w rolę tutaj strzelca. Ło, kurde. Oberwałem, bo nie wiem dokładnie z czego. Snajper? Zbierać to pieroństwo od nich. Nie mają te robociki takie do strzelania, ja tego nie mam. Wiecie, trochę taki smutek. Ale mi przypierdolił. I'll keep storming here till you're back. The assault operation's gonna take these guys. Nie wiem skąd się nagle tu pojawili, ale jak już mi zrobili taką niespodziankę, no to... Ogólnie rzecz biorąc, fajnie tutaj wszystko jest porobione w tej grze, tylko ja gram oczywiście na low detalach, żeby nie było lagu, bo wczoraj sobie zagrałem na maksymalnych, automatycznie gra mi tak ustawiła, bo powiedziała: ej, masz tak dobry komputer, że może grać na maksymalnych, po czym do lobby wchodziłem przez 10 minut, więc... Dobra.
dużo akcji, dużo strzelania. Te gry są fajne, nie zawsze, ale... Ja akurat mam w sobie to coś, mogę to jakoś... Nie. Dwóch zastrzeliłem, o dziwo. Tam jest moja paczka z amunicją, zaraz sobie ją odwiedzimy. Another request for you to sign off on. Medi bo ktoś tam rzucił. Leczmy się te trochę, to tam. Lepiej mieć niż nie mieć. Strzelisz go tam? Pięknie. Tego też tam widzę, zastrzeliłeś, więc... Tutaj trochę taka dupa wołowa jestem. O cholera, tam nieźle mu się... Chyba gramy z Francuzikiem. Dziwne, oni się zawsze pierwsi poddają. Zauważyłem, że te full auto to nie ma sensu tak strzelać. Jakieś lagi też mi się tu zrobiły w ogóle? Mogę tu? Nie mogę tędy przejść. Ale jakiś typek do nas wybrał. Wow! Zginę! Zginąłem. Go podniosłem on mnie. I jednak. Ale oni mają granaty właśnie. A ja się wczoraj zastanawiałem, jak kupić sobie granaty, bo ja nie, cholery, nie umiem ich wyciągnąć, wiecie? Śmiesznie chodzi tak, bo ja jestem taki ciężki. Holy fuck! Przeszedł przeze mnie. Ja nie życzę takich akcji, żeby ktoś przeze mnie przechodził. Ujebni! Patrzcie, ile ich tam jest, nie? Nie pisze mi, jakie mają levele tutaj. Problem trochę. Pewnie ma około 3 kreatów. Setny. Dwa razy setny level i... Interesting.
Jeszcze jakiś tutaj mądrala siedzi? Dziwo nie. No ja też tędy nie przejdę, bo ostatnio tam też były drzwi jakieś dziwne, więc... Tu idę. Wow, 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 wow! Łostowcie mnie! Uwielbiam to, kiedy nie ma amunicji. Poradzili mi tu kogoś. No tak, tu mamy kilku gości. Full auto poszło, ja zaraz nie daję amunicji znowu. A przecież skądś jeszcze tutaj do mnie pakują. No, tutaj jeszcze jest. Ja już nie mam paczki, no i... Kurwa, tu się trzeba gdzieś schować. No ja pierdolę, tu tak strzelają, że tu się nie ma gdzie schować. Amorum, nie wiem gdzie jest Amorum, no ja nie mam żadnego pojęcia. Ojojojojojoj. Nie, to było dobre. Ja mu wypiłem kosą więcej niż... Holy shit, dokładnie. A, przegramy to. Znowu. Coldplay został, może on coś porobi ciekawego. Został sam Coldplay biedny. No, sytny lewy, może ktoś to ogarnie. Sam się zabił, co za ty. No i gościu już wyszedł. Czyli rozumiem, że przypierdoliłem znowu pieniądze i nic z tego nie mam, nie? Powinniśmy dostać chociaż za jeden etap. Ej, no to jest trochę takie... Przykre. Dobra kochani, dzisiaj się niestety nie udało, więc ja też sobie tutaj one lead z lobby wyjdę. Przypierdoliłem dużo pieniążków. Myślę, że... A, nawet nie ma tragedii. Myślę, że wam się odcinek podobał. No, trochę akcji tam w nim było. Widzimy się w następnym odcinku, jeśli możecie to udostępnijcie, wiecie, tam gdzieś lajkujcie czy coś, będę wam niezmiernie wdzięczny. Widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia i cześć!